Gospodarka przyzwyczaiła nas do tego, że w ostatnich kilkunastu miesiącach obserwowaliśmy nadwyżkę eksportu nad importem, co jest oczywiście korzystne dla gospodarki, bo na handlu zagranicznym się dobrze zarabia. Tymczasem pierwszy kwartał przyniósł odwrócenie tego trendu. W skali rocznej eksport się obniżył trochę, import wzrósł. Samochody od dłuższego czasu mają największy udział w polskim eksporcie, zatem zmniejszony popyt, no od razu dało się odczuć zmniejszony popyt w Europie Zachodniej. Tymczasem również trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niska stopa inwestycji, która w Polsce się utrzymywała przez ostatnich kilka, czy wręcz kilkanaście lat, doprowadziła do tego, że niedostatecznie szybko był wymieniany majątek produkcyjny w naszym kraju, wobec czego trudno nam w tej chwili już tak ostro konkurować na rynkach zachodnich jakością wyrobów, bo po prostu inni więcej inwestowali niż Polska i są bardziej konkurencyjni. A już powoli kończą się czasy, że odnosimy sukcesy konkurując niską ceną.